Chwila, zanim rozpoczniemy ten test, ważny komunikat, bo od 1 października 2018 roku możecie bez skrupułów i z pełną premedytacją powiedzieć w sklepie. Zegarkiem poproszę. Bo właśnie od tego dnia istnieje możliwość płatności Fitbitem za nasze zakupy. Dziękuję bardzo. No, to teraz zaczynamy. Z Konradem mamy dzisiaj dla Was gadżet, który pomoże Wam się uporać z treningami, które mieliście przecież zacząć już po nowym roku. Mowa o opaskach Fitbit. Czy warto je kupić? Czy warto je mieć? No to musicie przekonać się sami i zostać do końca materiału. Zaczynamy. Wykonamy dla Was szereg testów, ale decyzję, czy warto, zostawimy w Waszych rękach. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą Fitbit Versa, który testowałam ja, Fitbit Ioniq, który testował Konrad. Pierwsze pytanie, jakie nasuwa się, to co to tak w zasadzie jest? Smartwatch czy opaska sportowa? I pajaca jedziemy. Upsa. A żebym ja to wiedział? No takie urządzenie, że można sobie sprawdzać, no, godzinę? Smartwatch. No smartwatch. Wygląda trochę jak zegarek. Fit opaska to jest właśnie to. No dobra. Ale tak w zasadzie to jaka jest różnica? No pewnie smartwatch ma więcej opcji niż ta opaska. No to ja obstawiam, że jeżeli fit, no to ona będzie liczyła głównie kalorie spalane, a ta druga, jak ona się nazywa? Smartwatch? No fit opaska jest raczej używana chyba tylko do rzeczy fit, tak, do biegania, a na smartwatchu można zrobić dużo więcej rzeczy. Zgadzam się z kolegą. Jak sami widzicie, ciężko stwierdzić, co to tak naprawdę jest. Ha! Ja mam swój typ, ale zostawię go dla siebie. Za to wy dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, a my lecimy dalej. Czym byłaby opaska sportowa bez krokomierza? Dlatego sprawdzimy, jak poradzi sobie w codziennych czynnościach. Kondzio, na początek wolny spacer! Wyniki porównamy i zestawimy z aplikacjami krokomierzy. Taki był plan, ale uwierzcie mi, że chodziliśmy, biegaliśmy, przodem, tyłem, porównywaliśmy z innymi aplikacjami i po prostu nie da się tego zestawić. Ale jak sami policzyliśmy kroki i porównywaliśmy z zegarkiem, wtedy wszystko się zgadzało. Jednak... W internecie krąży bardzo dużo pogłosek na temat tego, w jak prosty sposób można oszukać te opaski. Ponoć wystarczy intensywnie trząść ręką. Tak wygląda stan naszych kroków przed. A tak po intensywnym trzęsieniu. Wychodzi na to, że internet kłamie, ale dajmy mu drugą szansę. Historia numer 2 dotyczy intensywnego tarcia. Według zegarka przy zwykłym ścieraniu ziemniaków można się nieźle nachodzić. Także sami widzicie, z krokami różnie to bywa. Mamy też coś takiego jak licznik pięter, ale czy ta funkcja się nie myli? Zaczniemy od windy. I tu, moi drodzy, opaski nie oszukacie. Stanie na ruchomych schodach, bez zmian. I bardzo dobrze, bo przecież w sumie się nie zmęczyliście. A co z wchodzeniem po ruchomych schodach? No tu liczy, i to podwójnie. Ale chwila, no jesteście fit, to i tak wybierzecie klasykę, czyli zwykłe schody. Zwykłe schody. Liczy bezbłędnie. Długo zastanawiałem się, jak to może działać. I prawdopodobne według mnie są dwie opcje. Albo sprawdza zmianę położenia w górę i gdy ją przestaje wyczuwać, dodaje piętro. Albo sprawdza zmianę położenia i dodatkowo wasz puls, który na pewno jest nieco wyższy przy wchodzeniu i dopiero wtedy dodaje piętro. Ale to tylko moje spekulacje. A wy jak myślicie? Pulsometr. Najpierw sprawdźmy na spokojnie w biurowym zaciszu. Taki mam puls, jak nikt mnie nie wkurza i siedzę spokojnie. A tak wygląda puls Konrada. Pomiary wykonamy na dwóch urządzeniach. Opasce od Fitbita i na ciśnieniomierzu z opcją mierzenia pulsu. No, to teraz wypadałoby się zmęczyć. Really really
ponownie sprawdzimy, jak wygląda nasz puls i porównamy z profesjonalnym ciśnieniomierzem. Karolinie tętno podskoczyło do 110 i oba urządzenia wskazały takie same wartości. Konrad zmęczył się chyba troszeczkę bardziej, bo jego wartość to 118. I tutaj wynik również pokrywa się ze wzorcem. Skoro już się rozgrzaliśmy, to teraz zademonstrujemy Wam możliwe treningi. Wybieramy je z menu na opasce. Przykład: zwykły trening. Po jego zakończeniu dostaniecie informacje o długości trwania, średnim i maksymalnym pulsie oraz spalonych kaloriach, których w tym przypadku Karolina spaliła tylko 14. Mało. Dlatego sprawdzi dla nas jeszcze trening na rowerze. No i mój faworyt. Pływanie. Chyba, że musisz wbić na pływalnię o 6 rano. Wtedy nie jest już tak kolorowo. Oczywiście nigdy nie zapomnijcie o właściwej rozgrzewce, bo z pływaniem to nie ma żartów. Teraz tylko odpowiednie ułożenie ciała i... ready. Set. Go. Przyznaję, bolało f***, ale nawet mistrzowi czasem podwinie się noga na starcie. Jak już doszliście do siebie, teraz wystarczy odpalić trening, wybrać swim, czyli pływanie, i możecie ruszać. No to teraz zaprezentuję Wam moje popisowe style pływackie. Minęła godzina, więc pora na podsumowanie treningu. Oprócz czasu wyświetli się Wam również liczba przebytych długości, co w moim przypadku pokrywa się z rzeczywistym dystansem oraz czas na 100 metrów. Wydaje mi się, że Phelps byłby ze mnie dumny, bo jak mawia Chodakowska, lepszy słaby trening niż żaden. Aplikacje i interfejs. Tutaj zabawy i możliwości jest naprawdę dużo. My skupimy się na tych, które nam najbardziej przypadły do gustu. Moja ulubiona aplikacja to Drink Counter, w której możemy dodawać sobie spożyte danego dnia napoje, i to nie tylko te bezalkoholowe. Ja natomiast jako fan retro rozgrywki umiłowałem sobie posiadanie wirtualnego zwierzątka na tarczy mojego zegarka, niczym w Tamagotchi. Zwierzątka są różne i możemy sobie wybierać, które chcemy i które przygarniemy pod nasze skrzydła, jednak aby je nakarmić i zapewnić im rozrywkę, trzeba chodzić. Chodzić. Idealne rozwiązanie dla mnie, aby pamiętać o przerwach w pracy. To trochę tak, jakbyś wyprowadzał psa na spacer, tylko w tym przypadku wyprowadzasz siebie, a twój wirtualny towarzysz dzięki temu ma co jeść. No i jest jeszcze specjalny kalendarzyk dla kobiet, w którym mogą doglądać swoich spraw i mieć wszystko pod kontrolą. W czystych wodach basenu miejskiego Ionic zdał test, ale teraz pora na miejską fontannę. Sprawdzimy oba. Wersę i Ionika. W tym przypadku zimna woda większe wrażenie zrobiła na moich rękach niż na zegarkach. A zegarki działają. Wygląd i design. Tak wygląda Wersa, a tak Ionik. To już wiecie. Oba dostępne są w różnych kolorach. Do każdego możemy dokupić sobie wymienne paski. Tylko jak je wymienić? To wydaje się proste. Ale czy rzeczywiście tak jest? To sprawdzi dla nas Zosia. Na pierwszy ogień Ionic. Start. Starcie numer 2. Wersa. Start. Montaż opaski do Wersy zajął jej więcej czasu, a do tego Zosia wygięła przypadkiem jeden teleskop. No trudno, ale tym razem wygrywa Ionic. Krążą plotki, że Wersa jest bardziej kobieca, a Ionic męski. A Wam który bardziej się podoba? No nie ma specjalnej różnicy, różowego nie. Różowy. Różowy. Ale jak znam młode dziewczęta, pewnie wolałyby różowy. No dla niej chyba co? Różowy. Tamten. Ten szary. Dobrze.
Sami widzicie, głównie kierowaliście się kolorem pasków, które są wymienne, a do tego nie jest to różowy, tylko brzoskwiniowy. Ale spoko, to tylko szczegół. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych opaskach, która Wam się bardziej podoba, czy macie takie opaski, czy korzystacie i czy według Was są przydatne. Pozostało mi tylko dodać, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i... Do zobaczenia.